Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj jest poniedziałek, jest 25 maja i właśnie rozpoczyna się ostatni tydzień majowy. Pierwszy odcinek w tym tygodniu, mówiąc krótko, rozkręcamy imprezę na cały tydzień ze wstawakami. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Jedziemy. Moi drodzy, moi mili, tak jak wam jakiś czas temu wspomniałem przy okazji odcinka chyba 501, raz na jakiś czas chciałbym wam przeczytać jakieś komentarze, które piszecie, bo tam czasem, no nie za często, bo nie mam czasu, ale czasem zaglądam do waszych komentarzy. Dzisiaj będzie dosyć długi komentarz, ale bardzo uważam, śliczna historia i mam nadzieję, że wstawakowo na dzisiaj, na poniedziałek, bardzo nam się ona przyda. Proszę, posłuchajcie tego wypracowania. Małgosia Kluska tak pisze. Ostatnio przydarzyła mi się ciekawa historia, jak pojechałam na rower. Mieszkam w Cieszynie, to miejscowość na granicy z Czechami. W sumie ciężko powiedzieć, że na granicy, bo po prostu połowa miasta jest po drugiej stronie granicy. Niedaleko Cieszyna jest wieś Puńców, gdzie strasznie lubię jeździć na rower. Ostatnio chciałam wrócić do siebie trochę inną drogą, więc skręciłam w jakąś ulicę, która wydawało się, że skręca tam, gdzie chciałam jechać. Droga niestety zaprowadziła mnie prosto pod czyjś dom, tak bywa. Miałam już jechać z powrotem, nachmurzona, bo musiałam tam wjeżdżać pod górkę, kiedy zobaczyłam, że za tym domem jest ulica i ktoś przejeżdża tam na motorze. Pomyślałam: Przemknę przez posesję i pojadę tą drogą. Kiedy już miałam wejść na drogę, nagle podchodzi do mnie jakaś mała dziewczynka, może ośmioletnia, i mówi: Proszę pani, ale tu się nie przechodzi przez granicę. Popatrzyłam na nią, jak idiota, zapytałam: Tu jest granica? Powiedziałam jej, że trochę się zapodziałam i chcę dojechać do Cieszyna, ale pojechałam złą drogą i pożegnałyśmy się. Wracając, uświadomiłam sobie, że prawdopodobnie ci ludzie na motorze to była Straż Graniczna, więc ta mała dziewczynka uratowała mnie przed kwarantanną i mandatem. A co właściwie z tego? Wiem, że mój mózg działa dziwnie i mam dziwne takie myślowe odnośnie dziewczynek z ale miałam takie wrażenie, że to małe dziecko było kimś, kogo właśnie przysłał do mnie Bóg. W takim kluczu, że on na serio tak robi, że jak trzeba czeg że jak czegoś trzeba, albo nie chce, żebyśmy weszli w jakąś głupotę, to po prostu wysyła taką dziewczynkę z i robi dobrą robotę. Potem mi jeszcze jedna myśl pada do głowy: tak, mój mózg jest dziwny, że w sumie to właśnie tak w ogóle Bóg przychodzi do naszego życia. W sensie tak pokornie i z takim poszanowaniem naszej własnej woli jednocześnie mówi nam, gdzie jest gra... Granica, gdzie będzie się nam robił syf, ale no jak ta mała dziewczynka, proszę pani, tu się nie przechodzi przez granicę. Nie wiem, czy czujecie tą sytuację, ale mnie to spotkanie zwaliło z nóg. Poczułam się tak zaopiekowanym człowiekiem jak nigdy. Błogosławiątka wszystkim i chwała panu. Małgosiu, bardzo dziękuję za tą, za tą opowieść. To jest w ogóle taka opowieść, która by mi się przydała do podcastów, które już niedługo mam nadzieję, wreszcie ruszą, gdzie będę wam te różne historie czytał, ale to nie o tym miało być. Tak, rzeczywiście uważam, że to jest fantastyczna historia. I słuchaj, mój komentarz to jest już bardzo mało potrzebny, kochani. Bóg rzeczywiście nieustannie próbuje nas chronić przed tym, żebyśmy jakiejś granicy głupiej nie przekroczyli. Bóg nieustannie wysyła ludzi, nieustannie daje znaki, nieustannie jakby próbuje do nas mówić. I konie to nie chodzi o żadne rzeczy nadprzyrodzone. Tu chodzi o proste sprawy. Tu chodzi o to, że Bóg do nas mówi na modlitwie, że Bóg do nas mówi w słowie Bożym, że Bóg do nas mówi przez drugiego człowieka, że Bóg do nas mówi na tysiące różnych sposobów, właśnie bardzo delikatnie, nie naruszając naszej woli, cały czas mówiąc proszę pani, ale tutaj się nie przechodzi przez granicę. Kochani, spróbujcie dzisiaj przez cały dzień. Wsłuchać się w głos Pana Boga. Mówię, nie magicznie traktować, traktować rzeczywistości, bo coś tam myślisz, ktoś coś ci powie, i o, to był na pewno znak. Nie, tylko zadaj sobie po prostu proste, racjonalne pytanie. Czy to, co ja robię, to jest dobre? Czy nie czuję, jak tylko jakieś decyzje podejmuję, jak chcę dzisiaj zrobić jakieś wybory, że, no właśnie, ludzie, zdarzenia, modlitwa, Pismo Święte, moje własne przekonanie w środku, mówi mi, słuchaj, coś jest nie tak. Tutaj ta granica, to, to chyba trochę za bardzo pojechałeś. Kochani, oczywiście nie każde przekroczenie granicy kończy się od razu śmiercią, nie? Ale właśnie, każde się kończy, szczególnie w aktualnym czasie, kwarantanną i tym, że trzeba potem wracać do zdrowia, nie? Kochani, Bóg przestrzega nas nieustannie, żebyśmy nie przekraczali jakby granicy, której nie trzeba przekraczać. I będzie cię do ciebie mówił również, pilnując cię, żebyś nie przekroczył, nie przekroczyła jakiejś głupiej, niepotrzebnej, złej dla ciebie granicy. Słuchaj dzisiaj, przez cały dzień Pana Boga który będzie do Ciebie mówił. Moi drodzy, moi mili, tak żeśmy właśnie rozpoczęli nowy tydzień stawakowy, yy, i serdecznie Was oczywiście zapraszam na nowe, na nowe wstawaki już jutro, yy, wtorkowe i na wszystkie i na nasze spotkania, filmy i tak dalej. Ostatni w ogóle tydzień majówek, więc Was zapraszam co codziennie na 19.30 na majówki, jeżeli tylko macie ochotę się wspólnie, wspólnie modlić. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już jutro z Bogiem. Pa!